Rada Powiatu Sandomierskiego zdecydowała o przekazaniu 140 tysięcy złotych na zakup aparatu USG dla oddziału ginekologiczno-położniczego Sandomierskiego Szpitala. Nowoczesne urządzenie kosztuje 280 tysięcy złotych. Dyrekcja szpitala zwróciła się do samorządów gminnych, aby dołożyły brakującą kwotę. To, że nowy aparat jest bardzo potrzebny, nie ma wątpliwości Marek Kos, dyrektor specjalistycznego szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu. Zmiana aparatu jest konieczna, niezbędna. Aparaty nowoczesne są bardzo precyzyjnie określone, nawet przepływy w naczyniach płodu czy w pępowinie. Stąd też można wyliczyć bardzo precyzyjnie, jakie jest zaawansowanie rozwoju płodu i to jest niezbędne, by prowadzić prawidłową, nowoczesną diagnostykę położniczą. Podobnie uważa sandomierski starosta Marcin Piwnik. Jest to niezwykle potrzebna inwestycja, jak mówi bardzo mądre hasło, lepiej zapobiegać niż leczyć, a wiemy, że to USG jest dosyć wyeksploatowane i niekoniecznie wszystkie dolegliwości onkologiczne, schorzenia, które wymagają natychmiastowej dalszego leczenia są wykrywane. Dlatego też koniecznie, aby nasze panie, pacjentki naszego szpitala miały jak najlepszy sprzęt, bo zdrowie jest najważniejsze. Dyrektor szpitala i starosta są przekonani, że samorządy dorzucą się do zakupu nowoczesnego ultrasonografu. Zawsze w takich sytuacjach czujemy zrozumienie. To ten szpital jest nie tylko powiatu, nie tylko dyrektora szpitala, ale jest nas wszystkich. Dlatego też jestem przekonany, że zrozumieją tą potrzebę. Wiem, że również samorządowcy z powiatów spoza naszego terenu również dołączą do tego grona. Rozmawiałem z wójtem gminy Gorzyce, myślę, że tutaj samorząd gminy Ożarów pomoże nam. Wystąpiłem i do zarządu powiatu z prośbą, do samorządów gminnych, napisałem też pismo do pana marszałka Andrzeja Będkowskiego. Także no, liczę na odzew ze strony samorządowców. Ultrasonograf trafi na oddział położniczo-ginekologiczny. Będzie służył do monitorowania ciąży, jak również do diagnostyki chorób ginekologicznych, głównie chorób onkologicznych w ginekologii. Z Sandomierza dla STV Info Jerzy Strzyż.